Cześć, z tej strony Maciej Pokarowski, witam Cię w kolejnym filmie, w kolejnym szkoleniu Car Group. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszkę na temat gastronomii, a konkretnie przejdziemy sobie do części drugiej odnośnie warzyw. Jeśli chodzi o warzywa, to chciałbym dokonać kolejnego prostego podziału dotyczącego stopnia ich przetworzenia. Pierwszą grupą, o której sobie powiemy, będą warzywa o niskim stopniu przetworzenia. I tu możemy wyróżnić takie warzywa, które będą miały podobną zawartość składników odżywczych, witamin, minerałów do warzyw świeżych. I możemy wyróżnić w tej grupie warzywa marynowane, na przykład będą to cebulki konserwowe czy ogórki, będą warzywa mrożone, czyli tak zwane mrożonki, będą warzywa kiszone, czyli tak zwane kiszonki i tutaj głównie będziemy mówić o kapuście oraz o ogórkach kiszonych oraz ostatnia grupa warzyw będą to warzywa suszone, czyli tak zwane susze. I jeśli chodzi o te wymienione, to najbardziej zbliżone co do warzyw świeżych, jeśli chodzi o wartość składników odżywczych, będą szczególnie, tak jak wspominałem w filmie poprzednim na temat warzyw, kiszonki oraz mrożonki. Kolejna grupa będzie już grupą znacznego stopnia przetworzenia warzyw i tu wyróżnimy koncentraty, na przykład popularny koncentrat pomidorowy, będą soki, ich przetwory oraz sosy, na przykład ketchup. Możemy wyróżnić tutaj również przeciery, na przykład przeciery dla dzieci. Ostatnia grupa, jeśli chodzi o stopień przetworzenia warzyw, będzie to grupa tak zwanego wtórnego czy ubocznego nawet przetworzenia i tu możemy wyróżnić następujące elementy. Mogą to być olejki eteryczne, które powstały przy przetwarzaniu warzyw. Mogą to być ekstrakty różnego rodzaju, aromaty czy barwniki naturalne. Czyli proces przetworzenia jest bardzo wysoki i jakby ubocznym produktem tego będą te powstałe substancje. Jeśli chodzi o warzywa, no to też chciałbym powiedzieć, jakie metody utrwalania konkretnie w gastronomii stosowane mogą wpływać na to, że ta strata tych ważnych składników odżywczych, które są bardzo ważne dla naszego zdrowia w warzywach, będzie jak najmniejsza. Możemy stosować tak zwane łagodne blanszowanie, czyli będzie to temperatura stosowana od 50 do 70 stopni i która będzie trwała kilka minut. Wtedy te straty witamin nie będą aż tak duże. Kolejna rzecz to odpowiednie pakowanie tych warzyw, mianowicie może to być pakowanie w tak zwanej atmosferze modyfikowanej, bądź pakowanie próżniowe, czyli odpowiedni sposób magazynowania, też przechowywania tych warzyw ma istotne znaczenie na to, ile finalnie będą zawierały one składników odżywczych. Jeśli chodzi o warzywa, istotnym elementem będzie ich odpowiednia obróbka wstępna oraz odpowiednia obróbka cieplna. Dla powtórki, konkretnie jeśli chodzi o warzywa, będziemy mówili przy obróbce wstępnej o takich elementach jak odpowiednie ich sortowanie, czyszczenie i mycie, odpowiednie obieranie i doczyszczanie, odpowiednie płukanie i rozdrabnianie tych warzyw. I co do tej obróbki wstępnej, kluczowym elementem będą też takie rzeczy jak odpowiednie krojenie, tarcie i przecieranie. Czyli są to składowe tego ostatniego elementu, czyli rozdrabniania warzyw, ponieważ możemy rozdrabniać je na przykład na tarce i wtedy mówimy o tym tarciu, przez przecieranie oraz przez krojenie. Co do krojenia, chciałbym powiedzieć parę słów o technikach krojenia warzyw oraz o formach krojenia. Co do technik, i są one naprawdę bardzo istotne, im bardziej zaawansowana osoba pracująca w gastronomii, tym trudniejsze techniki stosuje, tym bardziej finezyjne są sposoby krojenia, formy krojenia warzyw. Natomiast powiem o tych podstawowych technikach. Zasadniczo możemy techniki podzielić na te z wykorzystaniem czubka noża oraz te z wykorzystaniem środka noża. I co do wykorzystania czubka noża, to tu wyróżnimy tak zwane krojenie wysokie oraz krojenie niskie. I jeśli chodzi o krojenie wysokie, będziemy tutaj stosować je do dużych i twardych produktów. I jak zasadniczo wygląda to krojenie wysokie? Jest to ustawienie
45 stopni noża do deski i krojenie od czubka noża. I dzięki temu uzyskujemy w naturalny sposób punkt przecięcia mniej więcej na środku takiego warzywa, przez co jest to zdecydowanie mniej energochłonne. Kolejnym takim krojeniem z wykorzystaniem czubka noża, jak wspomniałem, jest krojenie niskie tak zwane. I tu mamy rozdrabnianie mniejszych produktów. I tu mówimy o takim najczęściej stosowanym, chyba płynnym ruchu po desce do siebie. Po desce do siebie. I wtedy, jeśli mamy do czynienia z mniejszymi produktami, no to wtedy również nie będzie to jakoś energochłonne. Co do drugiej techniki krojenia, czyli powiedzieliśmy teraz o pierwszej z wykorzystaniem czubka noża, teraz powiemy o wykorzystaniu środka noża. Jest to technika, która jest stosowana bardziej w kuchniach europejskich i ogólnie mówimy tutaj o dwóch metodach, mianowicie nóż oparty o deskę i nóż nie opiera się o deskę. I tutaj możemy przez modyfikowanie tych dwóch technik naprawdę osiągać różne formy krojenia warzyw. Co do form, chciałbym przedstawić kilka najbardziej popularnych form krojenia warzyw. I pierwszą taką formą będzie tak zwane krojenie w słupki. Krojenie w słupki, które możemy stosować do ziemniaków czy pietruszki, w zależności od tego, jaką będziemy potrawę przygotowywać, możemy kroić w krążki tak zwane. To jest już bardziej charakterystyczne na przykład dla ogórka, dla selera, dla marchwi. Krojenie w cząstki. Krojenie w cząstki jest charakterystyczne najbardziej dla pomidorów, ponieważ wtedy osiągamy taką małą cząstkę pomidora, często serwowane jako taki dodatek do dań głównych. Kolejne krojenie to kostki. W kostkę na przykład będziemy kroić ziemniaki do zupy. W paski kolejne krojenie no to jest papryka czy ogórek. Też w zależności od tego, do czego oczywiście będą nam służyły dane warzywa. Możemy kroić w wióry. Tu mogą być marchew albo buraczki, na przykład jakiś surówek, czy również do zup. Oraz w tak zwane pierścienie. To już typowo charakterystyczne dla poracy czy cebuli. Jak widzimy, bardzo istotna jest obróbka wstępna, jeśli mówimy o warzywach. Szczególnie możemy stosować konkretne metody, jeśli chodzi o krojenie. Konkretne metody, które pozwolą nam na powstanie odpowiedniej formy, jeśli chodzi o warzywa, które też będziemy stosować do wydawania konkretnych dań. W kolejnym filmie chciałbym przedstawić Ci kilka zasad dotyczących obróbki cieplnej warzyw, jak ją odpowiednio dokonywać oraz przedstawię podstawowe zasady związane do tego, jak przygotowywać warzywa do dań w gastronomii w ten sposób, żeby robić to prawidłowo i jak najbardziej korzystnie dla klienta i oczywiście smakowicie. Bardzo się cieszę, że tu jesteś, serdecznie Cię pozdrawiam, no i kontynuujemy tą gastronomiczną przygodę. Widzimy się w kolejnym filmie. Pozdrawiam.